Dzień dobry, witam serdecznie. 14 grudnia 2017 minęła właśnie 9 czasu polskiego. Ja mam na imię Piotr. Witam serdecznie na sesji live organizowanej przez firmę Tikmil. Ostatni w tym roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy się ponownie. I ta ostatnia sesja dzisiejsza wypada nam w bardzo ciekawym momencie. A mianowicie jesteśmy po decyzji, jeśli chodzi o rezerwę federalną w sprawie stóp procentowych, zgodnie z przewidywaniami. Mieliśmy do czynienia z podwyżką, ale to nie wszystko, bo za około 30 minut szwajcarski bank centralny i tutaj chyba najmniej fajerwerków się spodziewamy wszyscy, natomiast w godzinach późniejszych Bank of England, najpierw Carney spółka, a później Europejski Bank Centralny, czyli show Super Mario Dragiego i zobaczymy, czy Super Mario, bo wszystko w jego rękach, jeśli chodzi o euro, dolara, jeśli chodzi o euro w ogóle, wszystko w jego rękach, czy stanie na wysokości zadania. O tym wszystkim będziemy sobie mówili podczas naszego dzisiejszego spotkania. Zanim jednak zaczniemy, krótkie ostrzeżenie ryzyku. Drodzy Państwo, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, których utraty nie będziemy w stanie udźwignąć. Ta najcięższa część, czyli to ostrzeżenie o ryzyku, za nami. Możemy powoli startować. Przede wszystkim przypomnę, ja o tym mówiłem we wtorek podczas tak zwanej sesji teoretycznej, jeśli chodzi o przygotowanie. Mówiłem, że w przypadku Fedu, w przypadku decyzji Rezerwy Federalnej, jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych, w związku z tym, że ma ona miejsce w specyficznym momencie dnia, kiedy tak naprawdę mamy do zakończenia sesji w Nowym Jorku raptem maks 2 godziny, zanim oczywiście pokończą się konferencje i tak dalej, zostaje w okolicach godziny, w związku z czym ta prawdziwa reakcja na rezerwę federalną, na Fed, zazwyczaj ma miejsce 12 do 24 godzin później, tak? Czyli albo ewentualnie reaguje Europa, albo w momencie, kiedy traderzy w Nowym Jorku siadają za biurkiem, to tak naprawdę po tym, jak kurz opada, mają szansę na ewentualne podjęcie decyzji. Wydaje mi się, że inaczej, że nie inaczej będzie tym razem. Sprawa jest o tyle utrudniona, że muszą ogarnąć jeszcze temat Carneya i Dragiego. Co więcej, specyficzny moment w roku, a mianowicie dzisiaj i jutro tak naprawdę, jeśli rynek albo któryś z jego uczestników będzie potrzebował do zrobienia swojego biznesu większej płynności, to kwestia manipulacji w związku z tym, jakby to nazwać, z próbą pozycjonowania się po decyzji któregoś banku centralnego, czyli gdzieś tam, jak w pewnym momencie ta płynność będzie miała szansę się zwiększyć, może zostać wykorzystana do tego, żeby pewne swoje biznesy podomykać. W związku z czym kwestia day tradingu, zwłaszcza tego typu mojego podejścia z bardzo ciasnymi stop lossami, o ile generalnie zawsze bliskie stop lossy są celem do tego, żeby je wyrzucić z rynku, o tyle dzień dzisiejszy będzie specyficzny pod tym względem. Także tutaj kwestia po prostu zmniejszenia ekspozycji na rynku może być jednym z rozwiązań. Wspomniałem Państwu albo tydzień temu, albo 2 tygodnie temu, że dwa linki przynajmniej Państwu zostawię, jeśli chodzi o YouTube i o ciekawe rzeczy. Być może, że część z Państwa spotkała się z tymi filmami. Natomiast tak, pierwszy link jest do filmu dokumentalnego na YouTubie, jak wyglądał dealing room, jak wyglądał dealing room i praca traderów w banku. I tu jest kwestia tradera z banku Barclays, tradera z banku w Hongkongu i zarządzającego w Nowym Jorku.
Powiem szczerze, że może pod względem, żeby nie robić spoilera żadnego, to może pod względem co najwyżej wielkości transakcji parę rzeczy się zmieniło i może pod względem kultury w biurze parę rzeczy się zmieniło, ale według mnie jest to dokument 30-minutowy, według mnie rewelacyjny i czasami jak potrzebuję naładować baterię, to akurat tym filmem polecam. Dokument bardzo fajny, ale wspomniałem Państwu również o tym, że przy okazji rozmowy na temat swojego czasu, na temat wolumenu, bo był temat podnoszony. Ja jakby, broń Boże, nie jestem przeciwnikiem wolumenu. Ja wręcz jestem fanem, można powiedzieć, wolumenu, ale na rynkach, na których możemy o tym wolumenie mówić, tak? I w przypadku rynku walutowego próba stanowczego, nie wiem, jakby to wyrazić, próba stanowczego stwierdzenia, że na rynku walutowym decyzje na bazie wolumenu, już nie mówię tutaj o tikach na MT4, tych wewnętrznych brokera, mówię tutaj o tym, że spotykam się z takimi stanowczymi, że tylko wolumen z kontraktów terminowych i nic więcej. Natomiast ja wspomniałem, że sam wolumen z kontraktów terminowych, jeśli chodzi o rynek walutowy, to może raptem 5, no w porywach do 6-7%, w związku z czym to nie jest tak na rynku walutowym, że tylko wolumen i nic więcej. I wspomniałem Państwu, że moglibyśmy na ten temat długo rozmawiać, natomiast jest człowiek, niestety jest to w wersji angielskiej, jest człowiek, który to próbował rozbić w miarę racjonalny sposób, również te rzeczy związane z tym interbankowym flow. Facet nazywa się Chris Lowry, pewnie co niektórzy z Was słyszeli. Ma troszeczkę inne podejście i link do tej jego prezentacji związanej z tym flow, jak to wygląda z perspektywy spajków, jak te spajki są negowane, jak działają algo i tak dalej. Bardzo fajna prezentacja. Serdecznie zapraszam. I zresztą po nazwisku już później, jak użyjecie wyszukiwarki YouTube'a, kilka jeszcze jego wideo znajdziecie. Być może, że kogoś coś tam, jeśli chodzi o Chrisa Lowry'ego, zainteresuje. A tak jak mówię, trochę inne podejście, natomiast przede wszystkim to ta prezentacja z tym flow, jak to wygląda i jaki wpływ ma na ceny, jak to, co już my dostajemy jako klienci, wygląda bardzo fajnie i w szczególności ta prezentacja, szczególnie do oglądnięcia i zapraszam, ze względu na to, że pewne rzeczy, o których ja mówię, myślę, że będą łatwiej, jeśli gdzieś tam pozostają jakieś niewiadome odnośnie tego, o czym ja mówię, to myślę, że pewne rzeczy będą miały szansę się rozjaśnić i będą łatwiejsze do zrozumienia po lekturze tej prezentacji. Ok, to też mamy odrobione. W takim razie, no co, nic nam nie zostaje, jak spojrzeć na te wykresy, zwłaszcza, że Europa wystartowała 8 minut temu, Europa będzie próbowała przetrawić kwestie związane z rezerwą federalną. Pytanie, jak my mamy odbierać tą rezerwę federalną, skoro Citi na przykład i Goldman w swoich tych oficjalnych, tak, krótkich notkach po posiedzeniu, po konferencji, to te ich notki to tak jakby były na dwóch różnych konferencjach. A mianowicie według Goldmana, zwłaszcza projekcje związane z gospodarką i tak dalej, znacznie bardziej jastrzębie niż sam Goldman by tego oczekiwał. Natomiast w przypadku Citi, no to według nich to tak naprawdę Fed rozczarował i Fed nie jest pod jakimś tam wielkim wpływem reformy podatkowej i w związku z tym zarówno rentowności, jak i dolar mają szansę tracić na wartości do końca roku. No i tutaj jeśli
Oczywiście z zastrzeżeniem, że należy to wziąć z przymrużeniem oka. Poza tym należy to sprawdzić samemu, a nie na bazie tego, co Piotrek mówi, ale jeśli spotykacie się zwłaszcza z tymi takimi oficjalnymi, tak, czyli dostępnymi w każdym miejscu w internecie notkami City, to jest po Gartmanie, mam nadzieję, że kojarzycie Gartmana, to jest drugi najlepszy wskaźnik do tego, do kontrakcji, tak? No, o ile Gartman można powiedzieć, że jest takim 97% wskaźnikiem, to City tam powiedzmy na zasadzie gdzieś lekko poniżej 90%. A chodzi mi o te ich oficjalne notki, reko i tak dalej, to zazwyczaj rynek działa w drugą stronę. No i gdzieś tam w tym wypadku, tak jak mówię, należy to sprawdzić całemu i tak dalej, zanim się podejmie jakieś decyzje na bazie tych informacji. Ale to tak, przepraszam, jako ciekawostka. Ja myślę, że jako zadanie domowe dla Państwa ewentualnie, myślę, że końcówka dnia w dniu wczorajszym i finałowe osłabienie dolara nie wynikało z Fedu. Ja myślę, że dolar startował, jeśli chodzi o dzień, jeśli sprawdzicie sobie na wykresie dziennym dolara, jak się zachował we wtorek, to jest najistotniejsza sprawa i to jest to zadanie domowe, żeby sprawdzić, jak dolar się zamknął na koszyku we wtorek, to tam już była według mnie lekka podpowiedź. To, co się wydarzyło w dniu wczorajszym na koniec dnia, według mnie po prostu było próbą poszukania przez rynek balansu między zleceniami kupna a sprzedaży, żeby się skonsolidować. Nie chciałbym przez to zostać zrozumiany, że dzisiaj dolar będzie zyskiwał. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że będzie tam znaleźli wreszcie poziom równowagi. Kwestia oczywiście teraz wyjścia z tego poziomu równowagi, czy będzie kontynuacja osłabienia dolara, czy będzie umocnienie dolara, to jest zupełnie inna sprawa. Chodzi mi o to, że ta końcówka, że dolar startował ze straconej pozycji, dolar dostał jeszcze mocny cios w postaci danych dotyczących inflacji po stronie konsumentów, które nie były po myśli byków. A sama końcówka już była kwestia właśnie według mnie poszukania równowagi na rynku. Podchodząc do sprawy w sposób następujący, że tą prawdziwą reakcję rzeczywiście będziemy mieli szansę zobaczyć w dniu dzisiejszym. W takim razie startujemy od Edka, czego będziemy szukali tutaj o poranku i ewentualnie na co będę zwracał uwagę podczas decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Jedna istotna rzecz, jeśli zaczniemy od wykresu dziennego, jedna istotna rzecz, tutaj pewne rzeczy nam zostały z poprzednich spotkań. To jest duże ułatwienie, bo nie musimy wracać do nich od początku. Ta kwestia tutaj, przepraszam, ta kwestia tutaj tej żółtej elipsy wystrzałkowanego poziomu, to są poziomy i maksy sprzed decyzji i konferencji prasowej Dragiego poprzednim razem. Tak Edek się zachował. Był moment w tym oknie pomiędzy jednym a drugim spotkaniem, że bykom udało się wyjść powyżej tych poziomów, czyli wybić tą podaż, okay? Po czym byliśmy świadkami powrotu poniżej tych poziomów. No i tak naprawdę jest w tej chwili retest. Azja wykorzystała okazję związaną z niską płynnością na podbicie tych poziomów. Okay. No i prawda jest tego typu, że nie powinno nas zdziwić reakcja na zasadzie próby umocnienia dolara, albo inaczej, że zadziała kwestia słownej interwencji Dragiego, który no, generalnie rzecz biorąc, możemy się spodziewać, że będzie próbował osłabić euro w postaci ustnej interwencji. To myślę, że tu wszyscy jak jesteśmy, to jesteśmy się w stanie tego spodziewać. Pytanie zasadnicze jest nie to, czy on spróbuje osłabić to euro. Pytanie zasadnicze to jest takie, jak na to zareaguje rynek. Czy to będzie kwestia 5-minutowej reakcji, czy to będzie kwestia, którą widzieliśmy podczas poprzedniego spotkania, czyli totalne osłabienie euro. Rynek będzie najbardziej czuły, według Barclaysa, rynek będzie najbardziej czuły na projekcje związane z inflacją w średnim terminie, kwestie związane z tym, jak
Europejski Bank Centralny spogląda na inflację w perspektywie do 2020 roku. Poza tym, jak przeglądałem notki, które też są oficjalnie dostępne w internecie, te oficjalne notki, a to tak naprawdę nikt się nie spodziewa fajerwerków i wręcz panuje przekonanie, że te główne rzeczy, które mieliśmy dostać od Europejskiego Banku Centralnego, tak naprawdę dostaliśmy poprzednim razem. I mój tok rozumowania, ja nie mówię, że on jest dobry, no to jakby odpowiedź dostaniemy 13.45 albo 14.30 w czasie konferencji, ale mój tok rozumowania jest taki, że jeśli rzeczywiście to, co najistotniejsze dostaliśmy poprzednim razem i rynek tracił na wartości, to Draghi ma odrobinę ułatwioną sprawę, jeśli chodzi o próbę osłabienia euro. Tak mi się wydaje, bo jakby nie będzie z perspektywy decyzji, czym zaskoczyć tak na plus dla euro. Tak mi się wydaje, tak to odbieram w tej chwili. Zwłaszcza, że jeśli biorąc pod uwagę kilka czynników, mianowicie miejsce, w którym jesteśmy, oraz to, jak to wygląda z perspektywy wykresu dziennego, no to gdzieś tam podstawy dla tego mojego toku rozumowania są, a mianowicie kwestia, i tutaj ja od razu mówię, że i podkreślałem to wielokrotnie, że jeśli chodzi o falę, to do 5 i do 3 policzę, ale do czego zmierzam w tym moim toku rozumowania, że jeśli rzeczywiście mielibyśmy wziąć, bo tutaj różne scenariusze można było z perspektywy euro-dolara o różnych scenariuszach mówić o tych różnych scenariuszach mówiliśmy, ale jeśli spojrzymy na ostatnie kilka tygodni, no to do 5 policzyłem, tak? Kwestia, że do 3 też dam radę policzyć. Okej. Okay. No i gdzieś w którymś miejscu tutaj wydaje mi się, że to zatrzymanie celem kontynuacji, zwłaszcza to, o czym mówiliśmy wcześniej, że biznes wynikający z wykresu czy dziennego, czy tygodniowego, czy nawet miesięcznego, biznes, jeśli chodzi o retest 14.50 czy 14.00, tego górnego ograniczenia konsolidacji, z której euro się wybijało, no nie miał miejsca jeszcze i ten biznes, chcąc kontynuować w kierunku 23.50 czy 25, należałoby dokończyć, tak? Ja już pokażę, o czym mówię, to wszyscy doskonale wiemy o tym wybiciu z tej konsolidacji. I tak naprawdę pierwsza belka tutaj niebieska wpisuje się w ten układ bardzo dobrze, bo to jest potencjalna strefa popytowa w związku z wybiciem z konsolidacji tutaj, czyli albo możemy nazwać to retestem wyjścia z konsolidacji, albo możemy nazwać to testem popytu wynikającym z tej potencjalnej strefy. I tyle. I ten biznes należałoby dokończyć. Zresztą tutaj z perspektywy wykresu tygodniowego wcale nie musimy liczyć do 5, tylko próbując zrobić proste podejście na zasadzie chociażby 1:1, no to idealnie się tam to wpisuje, ten scenariusz. No to jeśli tak, idąc tym tokiem rozumowania, biorąc pod uwagę to, gdzie jesteśmy, no to mogłaby to być przewaga dla tradujących na spadek wartości na euro-dolarze. Jaki jest problem? Problem dla mnie polega na tym, że w dniu wczorajszym nie dość, że wyszliśmy powyżej otwarcia w tym tygodniu, to tak naprawdę kończyliśmy na maksach w tym tygodniu. No i teraz kwestia, jak my się zachowamy w momencie, kiedy cofalibyśmy się w okolice 1.18, 1.17.90, czyli pod te cienie tutaj. Bo kwestia, która zadziałała na korzyść tradujących na wzrost wartości, no to jest ten skończony biznes tutaj, jeśli chodzi o te dwa swingi, bo to nie jest tak, że tradujący na wzrost wartości nie mają swoich argumentów, chociażby w postaci tego podwójnego swingu, tak? Może się okazać, że to, co było tutaj, to było próbą poszukania stop lossów, tak naprawdę nieudaną, okay? Z obroną. Potwierdzeniem tej obrony byłoby mocne zamknięcie znowu powyżej tych poziomów i ewentualny retest i kontynuacja do góry. No to na razie, bazując na tym, co mamy z perspektywy wykresu dziennego i próbując przełożyć to na wykres intraday, zobaczmy, jak to może wyglądać.
Ja tutaj w dniu wczorajszym zastanawiałem się nad stop lossami. Związanymi z 18-10, czyli poziomami bardzo blisko otwarcia w tym tygodniu. Okay. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I zobaczymy, jak wysoko jeszcze Edek może sięgnąć. Być może, że będziemy próbowali jeszcze poszukać tych stop lossów tutaj w okolicach 18.50 na zasadzie próby nadbicia Azji w dniu dzisiejszym w okolicach decyzji Europejskiego Banku Centralnego i ewentualne odrzucenie tych poziomów okay, ewentualne odrzucenie tych poziomów być może, że byłoby zaproszeniem w tym wypadku do próby podjęcia decyzji o krótkich pozycjach, tak? Czyli jest tutaj trochę przestrzeni, zwłaszcza, że tak jak mówię, to są maksy azjatyckie. Na pewno część Państwa zna strategie związane z próbą wybicia jednego albo drugiego poziomu, jeśli chodzi o Azję, dołu albo góry, fałszywe stop lossy i tak dalej, i tak dalej. No to w ten scenariusz rzeczywiście mogłoby się to dobrze wpisywać na zasadzie poszukania stop lossów, atak azjatyckich, atak na te stop lossy w okolicach 18.50 i na zasadzie krzywej M-ki, o której sobie we wtorek rozmawialiśmy. Czyli te wszystkie shorty, które tutaj udało się już im zająć pozycję i wydaje im się, że teraz to już tylko niższe poziomy, ok? No to doprowadzimy, zwłaszcza jeśli stop lossy zostaną poprzestawiane na poziom wejścia, no to musimy ich doprowadzić do pionu, wyprostować te shorty i dopiero ewentualnie tego typu scenariusz mógłby być rysowany. Intraday z perspektywy ewentualnie próby kontynuacji albo próby załapania się na tym szukanie stop lossów, na co będę zwracał uwagę. Popatrzę sobie na zachowanie Edka w okolicach tych cieni, o których rozmawialiśmy z perspektywy wykresu dziennego. Okay. Czyli próba powrotu w okolice 17.90 i jak my tutaj będziemy wyglądali z perspektywy dwóch rzeczy, a mianowicie to są poziomy, jak popatrzymy w lewą stronę, po wybiciu których okay, nie było jeszcze retestu i myślę, że należy to sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Ale jeszcze jedna istotna rzecz, która powinna się rzucić Państwu w oczy, to jest kwestia związana z tym zejściem na nowe minima tutaj w tym cyklu, w związku z czym kwestia związana z potencjalną manipulacją, która może mieć miejsce tutaj. No i jedna rzecz z tej perspektywy, o której rozmawialiśmy, na razie nie ma filtra w postaci podwójnego swingu do góry, tak? Nie ma cofnięcia i nowego szczytu, jest tylko osiągnięcie pewnego poziomu i na razie cofanie. Jeśli za pierwszym razem cofniemy się w te rejony, to z tej perspektywy akurat tej konkretnej w postaci filtra, jeśli chodzi o dwa swingi, to mnie nie będzie interesowało. Natomiast to, co mnie będzie interesowało, zobaczmy na 5 minutach być może, że super intradayowo w krótkim terminie to oni tutaj zrobili. Też nie, bo wybili i od razu cofnęli. Czyli nawet z 5 minut akurat podejście w tej kwestii nie będzie tutaj mnie interesowało. Zobaczymy, jak w tym szerokim przedziale Edek będzie się zachowywał. Natomiast ten przedział tutaj, te poziomy z perspektywy ewentualnego podejścia z długiej strony rynku interesują mnie tylko do, powiedzmy tam sobie, 13, tak, zanim ten centralny bank będzie miał decyzję. Czyli cofnięcie teraz w pierwszej części sesji w Europie, tutaj ewentualnie, jeśli chodzi o tą żółtą belkę, to byłoby to moje zainteresowanie tymi długimi pozycjami. Zobaczymy, czy w czasie naszego spotkania jakby będzie szansa na to, że spróbują tutaj w te rejony zjechać i czy jakoś pod ten ruch ewentualnie związany z retestem góry, czy będzie się można jakoś pod ten ruch podłączyć. Czy jeśli chodzi o euro-dolara, czy są pytania?
jeśli nie ma pytań w przypadku euro-dolara, to weźmy sobie drugą parę, która będzie dzisiaj w centrum uwagi, a mianowicie weźmy sobie funta z dolarem i zacznijmy z perspektywy wykresu tygodniowego. No szybko, wiele rzeczy tutaj mamy z poprzednich naszych spotkań, także nie będzie problemu z uaktualnieniem z wyższego horyzontu czasowego. Przede wszystkim kwestia linii. Najpierw dla osób, które być może są pierwszy raz z nami, ta linia jest na bazie takiej, że kwestia, żebyśmy mieli jak najwięcej punktów stycznych i wydaje mi się, że tak postawiona linia rzeczywiście tutaj ma najwięcej punktów stycznych, w związku z czym my jesteśmy cały czas, dwa tygodnie temu próbowaliśmy wyjść górą, tydzień temu zanegowaliśmy i w tym tygodniu robimy retest od spodu. To jest pierwsza istotna rzecz. Druga istotna rzecz, że jesteśmy po tym wyjściu górą, które można na ten moment uważam za nieudane ze względu na zejście poniżej, wracamy w rejon podaży widocznej z lewej strony, skąd nawet ten flash crash na funcie miał miejsce, tak? W związku z czym nie dziwi, że za każdym razem, kiedy tu jesteśmy, okay, to ostatnie dwa tygodnie rynek był odrzucany. Na ten moment mamy próbę powrotu w te okolice i wydaje mi się, że jest to kwestia związana ze spekulacją rynku, ewentualnie na zasadzie niespodziewanej podwyżki stóp procentowych, jeśli chodzi o Bank of England. Pytanie, które muszą sobie członkowie Bank of England zadać, to jest takie, czy ewentualnie na bazie samej inflacji należy podnosić stopy procentowe, czy trzeba przyjrzeć się szerzej rynkowi na zasadzie, jak wyglądają netto zarobki, tak? I tutaj sprawa jest trochę bardziej problematyczna. Natomiast jakby różnych dziwnych rzeczy po Bank of England można się spodziewać, a z tego względu, że oni już trzy spotkania temu i dwa spotkania temu w stanowczym tonie mówili o tym, że szczyt inflacyjny będzie miał miejsce w okolicach października, mamy grudzień i odczyt z torku jakby przeczy temu. W związku z czym kwestia nienaturalnego ruchu, czyli podwyżki stóp procentowych przez Bank of England nie może być wykluczona, a już teraz jakby odrobinę humoru tutaj już wprowadziliśmy, natomiast rzeczywiście spoglądając na to, co się dzieje, jedna rzecz to jest kwestia osłabienia dolara wynikająca z takich, a nie innych czynników, o których wspomniałem wcześniej. Druga rzecz, że być może właśnie rzeczywiście jest kwestia spekulacji związanej z niespodziewaną podwyżką stóp i na przykład ruch od wtorku, próba tutaj podkupywania i w dniu wczorajszym wyjście górą, być może jest to kwestia spozycjonowania się, w związku z czym te pozycje wszystkie zajęte na dole pod spekulacyjną podwyżkę stóp procentowych, one i tak są bezpieczne, nawet jeśli nie będzie tej podwyżki stóp procentowych, okay? W związku z czym tutaj na pewno ci spekulanci zdążą z tych pozycji uciec, tak? Jakby nie, żeby to dobrze zabrzmiało, my możemy sobie tam wewnątrz siebie sobie próbować spekulować, będzie podwyżka, nie będzie podwyżki stóp i tak dalej, natomiast nie jest naszą intencją próba tak zwanego front runningu, czyli próba na bazie naszych domysłów podejmowanie decyzji przed, na zasadzie takiej, że my nie posiadamy środków, którymi moglibyśmy rynek ruszyć lub którymi moglibyśmy nasze nastawienie do rynku bronić, tak? Bo to jest też istotna kwestia i prawdopodobnie będzie trzeba spojrzeć sobie z perspektywy krótkiego terminu, wyrysować plan i w zależności od tego, co dostaniemy, co nam rynek przyniesie, próbować ten plan realizować. W związku z czym, spoglądając z perspektywy wykresu intraday, zwłaszcza na kwestie związane z tym nowym dołkiem tutaj, to zaczniemy od tych, którzy myślą o ewentualnie spadku funta, to tak, no była tutaj kwestia związana z atakiem na otwarcie tygodnia. Cały ten tydzień, pierwsze dwa dni w tym tygodniu to była kwestia cofnięcia na funcie, tak. W dniu wczorajszym z takich, a nie innych powodów udało się wyjść i zamknąć powyżej pewnych, można stwierdzić, istotnych poziomów. W związku z czym, jeśli tradujący na spadek wartości na funcie chcieliby ratować sytuację tutaj intradayowo, no to gdzie ewentualnie mogą próbować szczęścia? Jeśli założymy
ten cały cykl spadkowy weźmiemy pod uwagę, okay? Jeśli ten cały cykl weźmiemy, bo tutaj kilka założeń no niestety będzie trzeba zrobić, jeśli cały ten cykl weźmiemy pod uwagę i te nowe minima w porównaniu do tego, co widzimy sprzed tego wzrostu, no to kwestia jest, że ta podaż rodziła się w bólach tutaj, tak? No to spróbujmy to pokazać na wykresie, tak? Jeśli duży sprzedaje na wzroście, to ta podaż się w bólach, jak wspomniałem, tutaj rodziła. W związku z czym, jak się przyjrzymy, rzeczywiście coś tu może być na zasadzie takiej, że te poziomy nie były jeszcze testowane. Okay? Czyli w momencie, kiedy dostaliśmy potwierdzenie, że rzeczywiście ta podaż mogła się tu budować tym zejściem poniżej, bo ja przypominam, to nie jest to, że my musimy wiedzieć już tutaj, że ta podaż się buduje. To, o co prosiłem, żebyśmy w momencie, kiedy wiemy, że duży próbuje sprzedawać na wzrostowej świeczce, tak? To nie jest tak, że my mamy sprzedawać każdą wzrostową świeczkę, bo pójdziemy z torbami. Nam wystarczy, jak dostaniemy potwierdzenie, bo później ewentualny powrót do tych poziomów to jest to, co my chcemy wykorzystać. Czyli to nie jest na zasadzie, że Piotrek patrzy na lewą stronę i mówi, o, tu była ukryta podaż albo tu był ukryty popyt, bo ja nie muszę w tym momencie wiedzieć, ja potrzebuję dostać potwierdzenie i dopiero jak wracamy do tych poziomów, po to mi jest potrzebna lewa strona wykresu. Okay? Nie na zasadzie, że z lewej strony to można wszystko wyrysować i zawsze działa, bo będzie działać, jak będziemy to testować w momencie, kiedy podjeżdżali pod te poziomy i tyle. No to jak sobie sprawdzimy te poziomy i jak będziemy chcieli, na co ja będę zwracał uwagę z perspektywy funta, no to muszę sobie wstawić tutaj intradayową linię na samej tej, albo nawet nie linię, inaczej to zrobimy, bo schodząc na niższe horyzonty czasowe, łatwiej nam będzie podejść pod te punkty. Mianowicie ja sobie zrobię po prostu, zaznaczę to wszystko. Bo biorąc pod uwagę szerokość tej tutaj strefy, no, z perspektywy matematyki, czy ewentualnie próby podłączenia się na zasadzie intradayowego ruchu, no to tutaj mat ma nam się nie zgodzić. Zobaczmy niżej, czy coś w ramach tej żółtej strefy jesteśmy w stanie sobie podpiąć, żeby... Ups. Dobra, otwarcie tygodnia. Przepraszam, na sekundkę musimy wstawić to otwarcie tygodnia. My mamy otwarcie tygodnia 33695. OK, idziemy na te 5 minut. Spróbujemy znaleźć tą naszą żółtą strefę z godzinowego. Yo, jesteśmy bardzo blisko. No to teraz nie wiem, tak mnie się to wydaje, patrząc na to, co widzę w ramach tej żółtej strefy, że jestem w stanie ją sobie zawęzić aż do tego poziomu. Chodzi mi o tą świeczkę i ten górny cień i próbę dokończenia tego biznesu tutaj, tak, na zasadzie tego, o czym rozmawialiśmy we wtorek. Czyli jestem w stanie zmniejszyć ją o 50% i zaczyna działać też reguła 50%, tak, że jeśli jest coś bardzo szeroko, to przynajmniej jest szansa na to, że oczywiście podejmujemy wtedy ryzyko takie, że zadziałamy od razu na podstawie wynikającej z wyższego horyzontu czasowego i pozycja najwyżej nie wejdzie, ale to jakby kolejny filtr, który ogranicza nam, czy umożliwia ograniczenie overtradingu, to też jest istotne. Natomiast należy pamiętać o tym, że podstawa jest niżej i może nie dojść do testu naszej, tej wyznaczonej na niższym horyzoncie czasowym i tyle, tak. No to skoro udało nam się to odrobinę zawęzić, no to już nie jest z tej perspektywy źle, tak? Czyli w tym wypadku mówimy o okolicach nawet 34,90. Spróbujmy popatrzeć z perspektywy jakiejś równości ruchów, czegokolwiek, co bardzo prosty sposób możemy zwrócić uwagę, czy nam się wpisuje w scenariusz. I nagle widzimy, że są rzeczywiście podstawy na to, żeby ewentualnie tutaj spróbować poszukać ich tutaj, w tym rejonie.
Natomiast ja mam w związku z naszymi spotkaniami, mam do Was jedno pytanie, bo tutaj z lewej strony widać jedną rzecz. No i moje pytanie, jaką rzecz widać z lewej strony, która niestety wpisuje się w temat tej szerokiej, o takiej strefy, nie tej zwężonej, tylko w takiej. Co tutaj widać z lewej strony, co wpisuje się w tą szeroką strefę, a nie w tą wąską, co jakby potwierdza, że możemy tutaj tak wysoko nie dojechać. Też zadanie domowe dla Was ewentualnie. I z perspektywy krótkich pozycji, no, na takiego spajka, jeśli chodzi o funta, na taki spajk, rzeczywiście tutaj będę czekał, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeśli chodzi o ewentualne długie pozycje w przypadku funta, jeśli chodzi o ewentualne długie pozycje w przypadku funta, no to działa kwestia związana z otwarciem w tym tygodniu. Azja próbowała to testować i mamy już reakcję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z perspektywy ewentualnej kontynuacji, bo schodząc na niższy horyzont czasowy, tak, tutaj ewentualnie mówimy o dolnym cieniu i o przedziale dosłownie 2-3 pipsów. Według mnie jest to potencjał na poszukanie ewentualnie stop lossów i próbę przetestowania tych poziomów znowu jakimś spajkiem. Pytanie tylko, czy na wykresie 5-minutowym czy minutowym z palca tutaj uda się coś zrobić, natomiast na pewno nie będę stał tutaj ze zleceniem oczekującym. Zwłaszcza, że te poziomy, jeśli popatrzymy dalej na lewą stronę, okay, wykresu, no związane są z jakąś manipulacją, znaczy jakąś, no z manipulacją polegającą na tym, że kolejne stopy tutaj zostały wybite, osiągnęliśmy nowe minima, później kwestia obrony swingów i próba wyjścia górą. W związku z czym powrót, tyle tylko, że znowu, w zależności od tego, jak to potraktujemy, ten tutaj na przełomie przejścia jednego dnia w drugi, ten dolny cień, tak? Bo ja myślę, że tutaj była kwestia w wielu przypadkach szerokości spreadu w tym momencie. Jestem w stanie założyć tutaj kwestię związaną z tym filtrem podwójnym na funcie. Ok? Czyli powrót. Reguła jakieś 50%, czyli powrót w okolice otwarcia tygodnia tutaj. Rzeczywiście ma szansę spotkać się z popytem. I w związku z tym, dlatego potrzebne mi są, tak jak w przypadku eurodolara, tak i w przypadku funta, obydwa scenariusze, prowzrostowy i prospadkowy, okay, żebym ewentualnie wiedział, jak, w którym miejscu reagować, na zasadzie takiej, nie tylko, żeby próbować tutaj szukać shorta, tylko bardziej na zasadzie już w momencie samej publikacji decyzji w przypadku Bank of England. Ja bym, biorąc pod uwagę, że w momencie, kiedy mamy decyzję, płynność jest, bo to nie jest tak, że w momencie samej publikacji płynność znacznie wzrasta, wręcz przeciwnie, płynność jest znacznie mniejsza i wiele spajków mających miejsce w momencie publikacji ważnych danych wynika z tego, że druga strona rynku, że jedna strona rynku szuka drugiej, stąd te spajki i kwestie odrzucenia. W związku z czym, gdyby ewentualnie zobaczylibyśmy spike w momencie publikacji Bank of England, ok, i zostałyby te poziomy odrzucone, no to wtedy cała ta podaż na zasadzie fałszywego wybicia wchodziłaby w rachubę, tak? Jeśli natomiast do tego poziomu będziemy dojeżdżali na zasadzie takiej, że tu w Europie zobaczymy jakieś cofnięcie, próbę podbicia, cofnięcie i kwestie związane z ewentualną konsumpcją i tutaj zobaczymy
straszaka na sam koniec, być może, że wtedy sama ta strefa będzie działała, ale to już będzie kwestia zejścia na niższy horyzont czasowy. Czyli na ten moment w przypadku funta, co prawda my mamy zaplanowane dzisiejsze spotkanie do 10.30, ale pewnie zobaczymy dane dotyczące, inflacji, pewnie zobaczymy dane dotyczące inflacji i reakcji funta na te dane. Tak, to tutaj sobie pozwolimy ewentualnie przedłużyć trochę to nasze spotkanie dzisiejsze i tyle. Natomiast w obu przypadkach, jeśli chodzi o funta, w obu przypadkach no jest pewien dystans do tego, żeby te poziomy osiągnąć, w związku z czym można na ten moment stanowczo powiedzieć, że tak naprawdę jesteśmy w okolicach, czy jesteśmy na tak zwanej ziemi niczyjej, tak? Bo jesteśmy 60 pipsów do góry, 60 pipsów na dół i tak zwana ziemia niczyja pod warunkiem wzięcia pod uwagę zawężonej strefy, bo jeśli weźmiemy całą tą, którą powinniśmy brać, no to tutaj jest kwestia nadbicia ewentualnie Azji i kwestia obserwacji. W związku z oczekiwaniem na dane, my sobie na żółto tutaj przedstawimy, czy na pomarańczowo w kolorze oznaczającym intradayowe poziomy i zobaczymy, może się okazać, że na 5-minutowym podjedziemy pod sprzedaż detaliczną tylko po to, żeby wyrzucić Azję i to zanegujemy. Także tą linię sobie tutaj specjalnie pod dane dotyczące sprzedaży detalicznej, tą linię sobie wstawimy i wstawimy sobie boksik związany z samą Azją, ale nie biorąc pod uwagę Australii, tylko same Tokio, to jest w cenach zamknięcia, to jest chyba ten boks. Okej. W cenach zamknięcia to jest ten box. Zobaczymy, jak tutaj rynek wschodząc na niższe horyzonty czasowe, jak będzie niektóre poziomy w cenach zamknięcia, jeśli chodzi o Azję, respektował. Zwłaszcza, że oczywiście nie jest to do końca logiczne miejsce i tutaj trzeba uważać, zwłaszcza, że tutaj z perspektywy niskiego horyzontu czasowego to, co testujemy teraz, to, co testujemy w tej chwili, tak, to jest tutaj podstawa potencjalnej podaży, zwłaszcza po tym, jak ten popyt tutaj azjatycki częściowo został wybity, ale tak jak mówię, miejsce nie do końca jest logiczne. OK. W związku z czym ja bym chciał zobaczyć, czy będą próbowali nadbić te stopy i w ramach ewentualnie info związanego ze sprzedażą detaliczną, czy jakiś spike tutaj, będziemy świadkami jakiegoś spike'a, zobaczymy. Natomiast bez dwóch zdań, trochę miejsca zarówno w jedną, jak i w drugą stronę jest, także ten funt na razie, no tak naprawdę najmniej na niego spoglądamy, tu już bliżej nam do ETK, który zbliża się do poziomów przez nas wyznaczonych, zobaczymy, jaka ewentualnie będzie reakcja. Dwa słowa. Dwa słowa o decyzji szwajcarskiego banku centralnego. Myślę, że tutaj najlepszą parą do tego, żeby sobie rzucić okiem, to jest po prostu euro z frankiem szwajcarskim. Decyzja jest bez zmian, natomiast konferencja jest za 15-17 minut, wtedy ewentualnie jeszcze spróbujemy rzucić okiem. Natomiast po mocnym wyjściu powyżej 1.15, troszeczkę tutaj w okolicach 1.17, 1.17.50, troszeczkę jakby złapali za dyszkę, natomiast wciąż jakby chyba nie podlega dyskusji kwestia związana z tym, że 1.20, czyli kotwica przełamana, w momencie, kiedy szwajcarski bank centralny odpuścił, to myślę, że to 1,20 jest tutaj potencjalnym celem. I nawet jeśli Draghi będzie próbował osłabić euro, to euro prawdopodobnie osłabnie ze wszystkimi tylko, znaczy w parach, we wszystkich parach, tylko nie w parze z frankiem szwajcarskim. No i jak sobie popatrzymy tutaj, to pewnie tak pod te 1,20 gdzieś
jakoś będziemy próbowali, chyba że ostatni ruch będzie taki w postaci takiego zaproszenia do tańca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast no, jest pierwsza reakcja na samą decyzję. Po 10 spojrzymy na Eurofranka, a bardziej z zainteresowania niż tutaj z perspektywy tradingu, bo odkąd szwajcarski bank centralny postawił kotwicę, to tak naprawdę ten frank szwajcarski nie jest w centrum mojego zainteresowania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kończąc sprawy związane z bankami centralnymi, nie możemy zapomnieć, zanim przejdziemy do indeksu DAX, do Bitcoina i do złota, no to próbując kończyć sprawy związane z bankami centralnymi, nie możemy nie powiedzieć o dolarze z jenem. Okay. No i tutaj wydaje się, że złamanie 112,95-113 no jest odrobinę negatywne i ja tak nad tym się zastanawiałem, bo w przypadku wykresu dziennego, jeśli spojrzymy na niego w ten sposób, no to możemy wrócić do scenariusza związanego tutaj z potencjalną nieforemną głową z ramionami. Tyle tylko, mam nadzieję, że o tym wspominałem, jeśli nie we wtorek, to w zeszłym tygodniu, tyle tylko, że nie do końca mi to pasuje ze względu na to, że w przypadku szerszego spojrzenia, okay, na dolara z jenem, no to jesteśmy w ramach takiego ruchu bocznego, możemy o tym mówić dziś od marca tego roku. Okay? I teraz do czego zmierzam? A mianowicie z perspektywy tego wykresu dziennego nie udało się zejść i zamknąć poniżej tutaj tych dołków wcześniejszych, okay? W związku z czym przynajmniej 50% i okazało się, że wyżej. No to jeśli udało się już dojechać do tych poziomów, to ja nie mówię o tym poziomie tutaj, ale mówię o tym, które zostały nadbite przez ten, to jakby próba poszukania 114,50-115 w dalszym ciągu według mnie jest możliwa. Oczywiście sprawy się pokomplikowały tym wczorajszym zejściem poniżej 100, poniżej 112,90-113. Natomiast próbując spojrzeć bliżej, przyglądając się tylko ostatnim kilku dniom, jeśli chodzi o dolara z jenem, i próbując to zrobić na zasadzie tego miejsca, tego złamania tutaj, w związku z czym mówimy prawdopodobnie o tej potencjalnej podaży. Okay. W związku z czym w momencie, kiedy wyszliśmy tutaj powyżej tej podaży, no to obecne cofnięcie, i może być to związane z tym, o czym mówiłem, że rynek na koniec dnia wczoraj po prostu szukał balansu. Być może chodzi o ten popyt tutaj, który uporał się z tą podażą, która sprowadzała nas na te nowe minima. Okay? Nie ma tutaj nic, co by mogło mówić o manipulacji, bo na przykład nie mamy podwójnego swingu do góry, ale być może chodziło o znalezienie balansu, o znalezienie równowagi. No i tą równowagę rynek ma szansę znaleźć tutaj na poziomie poprzedniej podaży, która została wybita, cofnięcie, to sprawdzamy, czy ten popyt jest, czy ten balans tu znajdziemy. No ale żeby można mówić o potwierdzeniu tych poziomów, to trzeba szybko wrócić w cenach zamknięcia powyżej 113, tak? No a tutaj no, może się okazać to problemem, skoro udało się wrócić pod poziom, to na razie sufitem dla tradujących na wzrost wartości, no jest z powrotem 112,94-113,05. Tyle tylko, że, a to muszą sobie Państwo sami sprawdzić, że rentowności na przykład na 10-latkę, ok, na krótkich, w związku z tym, że ta krzywa się coraz bardziej wypłaszcza, no to na krótkich te stopy są coraz wyższe,
na krótkich, ale 10-latki, okej, mają problem na 2,40, ale i kolejny raz zostały odrzucone, ale to wczorajsze odrzucenie, biorąc pod uwagę reakcję na dolarze, biorąc pod uwagę słabsze dane CPI, no to to odrzucenie tak naprawdę na 10-latkach nie jest jakieś powalające i tam retest ewentualnie i wyjście ponowne powyżej 2,40 ma szansę być kwestią czasu. Nie wiem, co się wydarzy po południu, ale jak spoglądałem rano na te 10-latki, to albo reakcja na dolarze spadkowa przesadzona, albo reakcja, albo zobaczymy dopiero reakcję na bondach. No, gdzieś coś pewnie, tak mi się wydaje, że będzie musiało dorównać. No zobaczymy. Czyli z tej perspektywy w przypadku dolara z jenem, to albo próbujemy znaleźć tu balans, albo to, o czym mówiłem we wtorek chyba, mamy tutaj w wypadku, w związku z tym szybkim zanegowaniem tego zejścia poniżej, ok? Bardzo szybko zanegowane. Tu był test, tyle tylko, że jeśli mielibyśmy mówić o kwestii obrony złamanych swingów, to troszeczkę tutaj według mnie parę pipsów im brakło. Być może, że rynek spróbuje poszukać tych stopów, poszukać 111,80 i dopiero stąd ewentualnie zaatakować jeszcze wyżej. Definitywne złamanie 111,80 w cenach zamknięcia czy 111,70, powrót poniżej tych minimów, ok, no rzeczywiście będzie miał szansę zostać negatywnie odebrany. Na ten moment kwestia tutaj podwójnego swingu, w związku z czym jeśli tylko poszukają tych stopów tutaj, to jeszcze nie będzie nic straconego na zasadzie takiej, o której sobie rozmawialiśmy, że gdzie, ale w przypadku rynku walutowego kwestie związane z tą strategią kupna powyżej poprzedniego szczytu ze stop lossem pod aktywnym dołkiem, no to nie jest aktywny dołek. Aktywny dołek jest ten jeden wcześniej, gdzie, ale zwłaszcza na rynku walutowym, bo jak rynek szuka płynności, to on po książkowych poziomach najczęściej jeździ. W związku z czym intradayowo to jest na ten moment raczej kwestia próby w przypadku dolara z jenem, próby ogarnięcia jakichś ekstremalnych punktów do tego, żeby próbować się przyglądać, a jednym z takich ekstremalnych jest 113,15 z perspektywy ewentualnej podaży. Tyle tylko, że ta podaż była z automatu po tym spadku, jeśli chodzi o decyzję Fedu, z automatu ten górny cień, który tu widzimy, została przetestowana. W związku z czym można gdzieś tam się pokusić o kwestię stwierdzenia, że została skonsumowana, a od spodu, jeśli mielibyśmy szukać jakichś stopów dalej, szukać płynności, no to wydaje się, że kwestie związane z tym, co tutaj widzimy, czyli tu potencjalne stop lossy, tylko po to, żeby dojechać i zrobić kwestie związane z obroną swingów tych niżej, tak? Być może. Czyli dwie rzeczy załatwiamy w jednym momencie. Rynek znajduje płynność poniżej tych poziomów, po to, żeby tradeować schemat z obroną złamanych swingów over-under na przykład na tej zasadzie. Zwłaszcza, że tego typu podejście ze złamaniem tych stopów i później powrotem to jest uruchomienie całego tego popytu, tak? Na zasadzie jeszcze inaczej to rozrysuję. Na zasadzie takiej. O. Także tutaj w przypadku tradujących na wzrost wartości na dolarze z jenem, ja myślę, że raczej uzbrojenie się w cierpliwość, że rynek jakimś spajkiem tutaj poszuka tych minimów, niż wyjście powyżej 113, jakaś stabilizacja, próba kontynuacji, myślę, że lepiej dołki niż góra, baza, wyjście górą. Na ten moment tak to wygląda dla mnie. Oczywiście z perspektywy szukających miejsca do sprzedaży dolara z jenem, no to kwestie tej krzywej M-ki ewentualnie tu wchodzą w rachubę i jeśli udałoby się wrócić i wybić 113,17, tutaj pierwsza intradayowa podaż ma szansę mieć miejsce, to ewentualnie 113,60, 65
jako kolejne miejsce dla ewentualnych krótkich pozycji na dolarze z jenem. Najbardziej niewdzięczna chyba dzisiaj para to właśnie dolar z jenem, przynajmniej na ten moment tak to może wyglądać. Czy jeśli chodzi o pary walutowe, o których sobie rozmawialiśmy, czy są jakieś pytania, czy trzeba coś dopowiedzieć? Jeszcze zwłaszcza z perspektywy dolara z jenem, jeśli chodzi o ten pośpiech przy kupnie, to tutaj też warto się uzbroić w cierpliwość i popatrzeć, jak się zachowuje potencjalny popyt. Okay. Zwłaszcza, że wygląda na to, że algo w swoisty sposób zostały zaprogramowane kilka dni temu. Okay. To jeśli nie ma pytań dotyczących tych trzech głównych par walutowych, o których sobie powiedzieliśmy, przechodzimy w takim razie dalej, bo w przypadku, tak jak wspomniałem, w przypadku tych par walutowych czekamy na konkretne rozwiązania w związku z tym, że ma szansę być tak zwany busy day dzisiaj. No to tutaj kwestia uzbrojenia się w cierpliwość, poziomy, które sobie wyznaczyliśmy i ich obserwacja. W związku z tym zaczynamy od złota, bo tutaj ma szansę być ciekawie w zależności od tego, co się będzie działo według mnie na dolarze z jenem. Udało się w dniu wczorajszym bykom, co prawdopodobnie biorąc pod uwagę całe zachowanie dolara, nie było jakąś wielką sztuką czy wielkim osiągnięciem. Myślę, że tak naprawdę kupujący dopiero dzisiaj będą mieli szansę być pod presją, kiedy będą musieli udowodnić wczorajszy ruch, ale po kolei, nie wszystko, nie od razu. Po kolei, do czego zmierzam? Wydaje mi się, że kwestie w przypadku złota, oczywiście kwestia końcówki roku i tutaj pewne rzeczy mogą nie być tak przejrzyście rysowane na wykresie, ale kwestie związane z retestem 12.20.12.00, kwestia tej zielonej belki tutaj, kwestia ewentualnie próby obrony tych swingów. W związku z czym to jest, wydaje mi się, biznes, który powinien zostać w pewnym momencie dokończony. Zresztą jak sobie chyba sprawdzimy kwestię jakichś równych ruchów, to wcale się dużo nie pomyliłem. W związku z czym to jest kwestia próby dokończenia biznesu. I teraz to, o czym wspomniałem wcześniej, to jest ta bardzo istotna kwestia, żeby pewne rzeczy sobie przyswajać. Oczywiście ciężko jest, żeby z dnia na dzień o tym pamiętać, ale za każdym razem, kiedy na przykład decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będzie miała miejsce, to nie wiem, czy zapisać sobie w kalendarzu i tak dalej, że prawdziwa reakcja, naprawdę, proszę mi wierzyć, 17 lat patrzę na te wykresy, oczywiście nie od 17 lat na to zwracam uwagę, ale od długiego czasu, prawdziwa reakcja na dolara po Fedzie 12-24 godziny i to nie, że ja wam mówię, bo to osoby, które zajmują się rynkiem znacznie dłużej ode mnie, też mi na to zwracały uwagę. Do czego zmierzam? Ruch w dniu wczorajszym na złocie, podobnie jak na eurodolarze i tak i pozostałych parach, o których sobie mówiliśmy, spowodował, że tak naprawdę to dzisiaj kupujący będą pod presją, nie sprzedający. Okay? Kupujący, bo muszą potwierdzić to, co się wydarzyło w dniu wczorajszym, jeśli nie chcą dopuścić, bo według mnie to, co się wydarzyło w dniu wczorajszym, jak za chwilę zobaczymy intradayowo, no to jesteśmy w miejscach, gdzie ta podaż będzie miała szansę być, chociażby ze względu na filtr dwóch swingów, zaraz o tym dokładnie wszystko powiem. Czyli wychodząc z założenia, że ten biznes jest nieskończony tutaj i 12.20, 12.00 na złocie, czyli z perspektywy trendującej na spadek wartości, no to jak można się do tego ruchu spróbować przymierzyć, tak, zakładając kontynuację ruchu spadkowego na złocie.
A mianowicie, już spoglądamy, tylko dwa porządki tutaj, czy trzy porządki sobie zrobimy. Okej. Tak naprawdę, bo tutaj dwie rzeczy będzie trzeba rozpatrywać złoto z perspektywy dwóch scenariuszy, ale zaraz o tym dokładnie powiem. Do czego zmierzam? To jest potencjalny popyt, który był testowany raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy, po czym runął, tak? I teraz kwestia, w jaki sposób runął, a mianowicie, jeśli weźmiemy podstawę, no to próba podbicia nie sięgnęła tego miejsca, drugie zeszliśmy niżej i wracamy w okolice. Zresztą proszę zobaczyć, wracając do teorii, że rynek szuka balansu, duża świeca, zaproszenie, natomiast dzisiaj, skoro to była taka momentum, potencjalna świeca momentum, to czemu my dzisiaj stoimy? A stoimy dlatego, że wróciliśmy i znaleźliśmy balans. I tak naprawdę dlatego mówię, że kupujący są pod presją, nie sprzedający. Sprzedający są w miejscu, z którego ewentualnie się zostanie wybite, to uciekną. Natomiast to jest miejsce tutaj do, według mnie, kontynuacji ataku na 12.20, 12.00. Okay? No to bazując na tym, co teraz powiedziałem, czyli od strony ewentualnie podażowej, wstawimy sobie belkę zieloną, weźmiemy bez dolnych cieni, spróbujemy jak najbardziej to zawęzić. Oczywiście kwestia związana z tym, że obarczone będzie to błędem. Pójdziemy sobie na przykład na wykres godzinowy. Okay. Widzimy, co jest testowane w chwili obecnej. W chwili obecnej jest testowany tak zwany punkt decyzyjny, chociaż według mnie to, co mamy tutaj zaznaczone odrobinę wyżej, zwłaszcza, że są tutaj potencjalne zlecenia stop loss, o których mamy zaznaczone, w związku z czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, zwłaszcza, że jak cofaliśmy się z góry do tych poziomów, okay, to właśnie na bazie tego 12.65, 12.55 rozmawialiśmy o potencjalnym jakimś popycie, który mógłby się pojawić. Został wybity, w związku z czym w chwili obecnej mamy retest 12.55, a góra to jest okolice 12.65, w związku z czym próbując zawęzić to najbardziej jak się da, myślę, że rozpocząłbym start obserwacji z perspektywy krótkich pozycji w okolicach 12.65, zwłaszcza, że znacznie nam się skróci dystans między otwarciem a ewentualnym stop lossem, czyli to, co możemy sobie tutaj zrobić, to zrobimy sobie przedłużenie tej żółtej linii, która jest u nas tu siedzi od zeszłego tygodnia i podejście na zasadzie obserwacji od 12, tak dokładnie 12.63.60 do 12.71.80.72 tego dystansu z perspektywy wykresu godzinowego. No to zobaczmy, czy możemy czegoś poszukać więcej na wykresie 5-minutowym w związku z tym, co widzimy tutaj. I okej. Wydaje się, jeśli spojrzymy, że największa próba wyciągania z tej strefy popytowej tego rynku miała miejsce na żółtej linii. No i tutaj te 12.63, które przed chwilą wspomniałem, czyli ta zwężona podstawa, żółta linia na godzinowym, to jest również pokrycie w wykresie 5-minutowym. No i kwestia uzbrojenia się w cierpliwość, co nie oznacza, że na złocie nie możemy zacząć spadać szybciej. Przypominam tylko, że to jest kwestia zawężenia przez nas, próby dopasowania tego ewentualnie scenariusza pod nas jak najbardziej. Tak? Tak jak wspomniałem, wiąże się to z ryzykiem takim, że ewentualnie rynek do nas nie dotrze. Okay?
Zwłaszcza, że widzimy na dolarze z jenem w tej chwili próbę podjazdu w okolice 100, wybijamy kolejny szczycik intradayowy, no i mamy z automatu reakcję na złocie, to o czym wspomniałem, że złoto będzie reagowało na to, co się dzieje według mnie z dolarem z jenem. A dolar z jenem, jak widzimy tutaj, podchodzi, jeśli mówimy o tej równości ruchów podbijających, tak, no to podchodzi, jeśli algo są w dalszym ciągu tak zaprogramowane, to tutaj RTS 112,94 i za chwilę intradayowo niedźwiedzie mogą mieć problemy. Ale tak jak wspomniałem, dzisiaj dolar z jenem ma szansę być tą najbardziej niewdzięczną parą. Czyli z perspektywy złota 12,63 z hakiem, w okolice 12,72, 9-dolarowa rozpiętość, no i w tym, raczej w tej górnej części, jeśli chodzi o tą zieloną belkę, czyli w tej wyższej połówce, jeśli możemy tak to założyć, to tutaj kwestia poszukiwania jakiegoś odrzucenia i próby dołączenia na rynku złota. DAX. DAX w dniu wczorajszym, skoro euro do góry, no to nie dziwi kwestia czarnej świeczki, która się pojawiła na DAX-ie. Natomiast na DAX-a z perspektywy końcówki roku, z perspektywy tego, o czym rozmawialiśmy dość często, czyli bonusów, jeśli chodzi o zarządzających, no to musimy spojrzeć na DAX-a z perspektywy wykresu tygodniowego, biorąc pod uwagę tą linię, którą tutaj od dłuższego czasu mamy wyrysowaną, to wyjście górą, które ma duże szanse być tym takim poszukiwaczem stop lossów i zanegowaniem i w zależności od tego, co się wydarzy, sprowokować spadki na DAX-ie, tyle że najprawdopodobniej nie wydarzy się to w grudniu 2017 roku, a jeśli już, to początkiem przyszłego roku, jeśli już, chyba że weźmiemy tu górę i chyba że krzywą M-ką może coś, no ale to wykres tygodniowy, także to jest kwestia oczywiście czasu, tak, to nie jest tak, że to się stanie jutro, pojutrze, natomiast o tej linii musimy pamiętać z perspektywy tego, co w ramach 12900-12890 się dzieje i tego typu scenariusze. Rozmawialiśmy, że tutaj ja akurat pod DAX-a rzadziej podchodzę, natomiast osoby, które się DAX-em zajmują, tutaj chyba będą w stanie się ze mną zgodzić, że wszystko, co spadało poniżej 12900 w momencie, kiedy się na krótkim terminie były jakiekolwiek sygnały odwrotu, no to było do zbierania. Tak? Tutaj nie chciałbym jednoznacznie przesądzać, bo w przypadku DAX-a tak, mówię na zasadzie jakiejś tam lewej strony wykresu, natomiast rozmawialiśmy o tym wcześniej, to tak jak mówię, osoby, które na co dzień się DAX-em zajmują, na pewno znacznie łatwiej im było tutaj te rzeczy wygenerować. Co jest w DAX-ie jeszcze jedna istotna rzecz, że według mnie właśnie ze względu na próbę utrzymania, bo tak naprawdę według mnie to jest w tej chwili w przypadku zarządzających, to nie jest kwestia związana z ambicjami, jeśli chodzi o nowe szczyty, a raczej właśnie z utrzymaniem tej niebieskiej linii wynikającej z wykresu tygodniowego, z kasowaniem bonusów, a w przyszłym roku to jakoś będzie, tak? W związku z czym tutaj zwróciłbym uwagę w przypadku kupujących znowu, jeśli pojawimy się w tych rejonach i tutaj pewnie nic innego na ten moment nie warto kombinować. Natomiast z perspektywy tradujących na spadek wartości na DAX-ie, o ile tacy jeszcze w ogóle pozostali, chociaż intradayowo pewnie tak, no to myślę, że kwestia zastanowienia się nad tym, co się w zeszłym tygodniu stało, z kombinacją i powiązaniem, jak to wygląda w tym tygodniu na chwilę obecną. Tak? Tu oczywiście szanse na to, że DAX ruchem swobodnym pójdzie do góry, wzrastają z perspektywy, gdyby Dragiemu udało się na trwałe osłabić euro i euro zeszłoby ponownie pod 1,18, no to wtedy DAX tutaj naturalną rzeczą tutaj, tak jak nie wiem, motylek, czy jakkolwiek zwał, na nowe szczyty, natomiast myślę, że warto tutaj z perspektywy, gdyby Dragiemu udało się osłabić euro tylko na chwilę i nie byłoby to trwałe osłabienie euro, to myślę, że ze względu na to nieudane wyjście górą w zeszłym tygodniu, okay, zaraz sobie zobaczymy na godzinnym, jak to wygląda, bo tutaj na dziennym to jest kwestia prawdopodobnie retestu. Jeśli założymy DAX-a w ciągu ostatnich kilku dni
ten ruch boczny, ok, no to można pokusić się, oczywiście próba, wiecie, łapania szczytów w trendzie wzrostowym to jest trochę więcej niż wkładanie palców między szprychy, to jest wystawienie całej dłoni, wstawienie pod tasak, natomiast zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy niższego horyzontu czasowego. Zobaczmy, czy tutaj ewentualnie szukający atrakcji będą w stanie na te atrakcje trafić. Zaraz, jeden moment, tu pewne rzeczy usuniemy. Nie są nam już potrzebne. Wstawimy sobie belkę. Jedźmy na godzinowym. Czy to fałszywe wybicie górą z czymś się wiąże? Zakładając ten ruch boczny, zakładając go o mniej więcej tak, to jeśli rzeczywiście po dragim zobaczylibyśmy próbę wzrostową na DAX-ie, być może byłaby to kwestia intradayowych stop lossów, retest żółtej linii, ok, i później na zasadzie tego, co tutaj widzieliśmy. Bo jeśli chodzi o grudzień, ja jeszcze na chwilę wrócę do tej kwestii, jeśli chodzi o grudzień, to nasze podejście powinno być, zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w połowie grudnia, a za chwilę te rozpoczną się dwa tygodnie, które z perspektywy zmienności myślę, że mają szansę być dobre, z perspektywy płynności niekoniecznie. Do czego zmierzam? Że my powinniśmy grudzień traktować nie na zasadzie takiej, że musimy każdego dnia handlować. Poza tym nazwa day trader czy day trading nie wiąże się z tym, że my musimy codziennie handlować. Day trading tak naprawdę to chodzi o to, że jak jest dzień, że można handlować, to wtedy trzeba wykorzystać tę okazję do maksimum. Tak? To tak próbując właściwą definicję odrobinę ominąć. Do czego zmierzam? Że grudzień powinien być traktowany zwłaszcza od na przykład poniedziałku, tak? Nie na zasadzie takiej, że ja muszę handlować, ale bardziej na zasadzie, i tutaj pewnie powielę, bo słyszeliście Państwo to określenie, na zasadzie snajpera, tak? Czyli czekam, cierpliwie czekam na tak naprawdę okazję. Tak? Przekładając to na kwestie związane ze świętami, na wyprzedaże świąteczne, tak? Czyli albo na spajki do góry, albo na spajki w dół. I myślę, że tutaj właśnie ze względu na specyfikę okresu, w którym jesteśmy, to standardowe, codzienne podejście może nie być tak skuteczne ze względu na to, o czym powiedziałem, że ta zmienność może nam się zwiększyć właśnie kosztem płynności, niż ta płynność łatwiej rynkiem manipulować. I tutaj w przypadku czy DAX-a, czy rynku walutowego, znowu, bo można byłoby podejść do tematu DAX-a na zasadzie, właśnie dlatego o tym mówię, na zasadzie tego sufitu, w powiązaniu z tym, co widzimy tutaj, tak? Natomiast ja myślę, że jeśli tylko rynek dostanie okazję, to tutaj wszystko posprząta, tak? I być może wtedy ta żółta belka zadziała. Podobnie jak do spodu, jeśli tylko dostaną okazję, pretekst do tego, żeby jakieś stopy posprzątać jeszcze nawet niżej, ja nie mówię, że DAX będzie miał zamknąć się poniżej i spadać, ale jeśli będą mogli chociaż dwa punkty niżej zjechać, to zjadą po te dwa punkty w tym okresie, bo w ramach normalnej płynności oczywiście rynek by do tego nie dopuścił, natomiast tutaj, jeśli rzeczywiście ta płynność będzie niższa, to wykorzystają każdą nadarzającą się okazję na to, żeby to, co my sobie zanalizujemy, żeby nam jeszcze dwoma punktami wyżej wybić albo czterema punktami wyżej wybić. Taka jest charakterystyka, jeśli chodzi o handel, w grudniu. I na koniec rewelacja tego roku chyba, jeśli można tak powiedzieć, do której szczególnie z perspektywy debiutu na jednej giełdzie
i znaczy z perspektywy debiutu, który miał miejsce w weekend na jednej giełdzie, a w ten weekend na Chicago Mercantile Exchange, skoro po pierwszej była próba ciągnięcia tego do góry, a jeśli spoglądacie na Bitcoina częściej, to pokazuje pierwsze oznaki zmęczenia. Jest tylko jeden problem, że Bitcoin w przeciwieństwie do... Znaczy, może nie w przeciwieństwie. Do czego zmierzam? Że Bitcoin najbardziej zyskiwał w momencie, kiedy źle o nim mówiono, albo kiedy Chińczycy próbowali cokolwiek zrobić, to wtedy mieliśmy największe ruchy do góry na Bitcoinie, jeśli się nie mylę. W związku z tym, próbą ataków hakerskich i tak dalej, ten Bitcoin i w związku z tym, że mówiło się, że debiut na futuresach, no to już będzie realizacja i tak dalej, no pierwszy debiut nie było tej realizacji. Oczywiście jest kwestia związana z tym nadchodzącym debiutem teraz z niedzieli na poniedziałek, z Chicago Mercantile Exchange. Płynność na... Jezus, oni chyba na Cebocie teraz zadebiutowali. W każdym razie ta płynność to tam jest mizerna na ten moment, co i tak już doprowadziło do tego, że strona giełdy parę razy została zawieszona ze względu na zwiększony ruch na tej stronie, chociaż mówi się o zorganizowanych atakach hakerskich. Zresztą też była plotka wczoraj czy przedwczoraj o zorganizowanym przez hakerów z Korei Północnej ataku na giełdy bitcoinowe celem kradzieży bitcoinów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Im gorzej, tym do tej pory bitcoin był wyżej. Natomiast zaczyna tutaj wyglądać znowu. Będą wyżej, to nikogo nie zdziwi, ale zaczyna wyglądać ten rynek na odrobinę zmęczony i znowu ja nie mówię o krachu. Na żadnym instrumencie nie mówię o krachu. Ja mogę mieć swoją teorię, i o której Państwu mówiłem, że jestem w stanie zrozumieć stronę, która mówi, że jest to największa piramida finansowa wszechczasów, z jaką mamy do czynienia, ale jestem też w stanie zrozumieć tych, którzy podchodzą do Bitcoina na zasadzie w pewnym momencie, że będzie to kolejne aktywo, bo na tej zasadzie Bitcoin tak naprawdę jest w cenie ze względu na to, że można go póki co jeszcze wymienić na przykład na dolara, tak, czy na euro i tak dalej. Ale nie będę wchodził w szczegóły, bo tak jak mówię, moja wiedza na ten temat jest bardzo podstawowa i tutaj wiedza części z Państwa na pewno jest dużo większa i to raczej ja od Państwa powinienem się w tej kwestii wiele nauczyć. Do czego, patrząc tylko i wyłącznie na sam wykres i na zachowanie, ostatnie zachowanie, zaczyna być tutaj troszeczkę, sam wykres zaczyna być troszeczkę zmęczony. Mamy próbę kolejnego, to już tutaj jeszcze nic nie oznacza, ale mamy próbę kolejnego górnego swingu, co ewentualnie próba nadbicia tego swingu w tym tygodniu, w okolicach czwartek, piątek, sobota, dzisiaj, jutro, pojutrze, okay? Z odrzuceniem tutaj, no mogłaby się rzeczywiście wiązać z przygotowaniem do debiutu na Chicago Mercantile Exchange. Kwestia tego, jak będzie wyglądał obrót, bo tak jak mówię, ten na Cebocie jest kiepski, przynajmniej z informacji, które docierają. To jest kiepski. Natomiast intradayowo od zeszłego tygodnia tutaj, gdzie mamy strzałki do góry i gdzie ewentualnie mogły być stopy, akurat no, w tym wypadku proste podejście na zasadzie takiej, że w przypadku Bitcoina realizacja scenariusza, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, no tutaj miała miejsce, tutaj ciężko z tym dyskutować, tak, bo to nie jest kwestia, że my to wyrysowaliśmy tydzień temu, 7, tak? Dokładnie. To my to rysowaliśmy w tym momencie, tak? No, w tym dniu. My mieliśmy rano spotkanie, gdzie ja mówiłem, że tutaj rynek już po wyjściu górą od razu się trzyma, natomiast przesuwając to, nawet próbując wykorzystać dzień później, no ale na rynku to tak samo, jakbyśmy mówili o strefach na indeksach, to też większość tych prof wzrostowych działa, to tutaj Ameryki nie odkrywamy, natomiast jedna rzecz nie jest na zasadzie historii, bo my to rysowaliśmy, przypominam, w tym momencie. W związku z czym to nie jest tak, że Piotrek tydzień później przychodzi i mówi, że tu były wzrosty, bo jeszcze raz przypominam, 7 mieliśmy spotkanie, jest nagranie, można sobie sprawdzić.
Co teraz, jeśli chodzi o tego Bitcoina? No, jeśli mówimy o pewnym zmęczeniu rynku, że zaczyna tak to wyglądać na Bitcoinie, że może tak to wyglądać, no to oczywiście znowu to, czego nie chcemy robić, to jakikolwiek front running, czyli tak zwane wyprzedzanie rynku, że o, dobra, wygląda na zmęczony, to walimy shorty. Niech oni nam tutaj w tych rejonach spróbują to potwierdzić właśnie jakimś być może spajkiem, o ile my tego potwierdzenia już nie mamy. Tyle tylko, że według mnie jeszcze jedna nadbitka jest możliwa ze względu na to, że jeśli to mielibyśmy traktować jako nadbitkę tego, no to tutaj my już powinniśmy być dziś w tych rejonach, natomiast tutaj mozolnie. W związku z czym wydaje mi się, że jeszcze ta główna nadbitka w okolicach weekendu ma szansę mieć miejsce. Nie mówię, że dzisiaj, ale jutro albo w sobotę. A później kwestia otwarta, jaka będzie reakcja na Chicago Mercantile Exchange. Oczywiście to, o czym powiem teraz, to myślenie życzeniowe, niekoniecznie takie, które musi się spełnić, natomiast z perspektywy tych, którzy są ewentualnie zainteresowani czy dokupieniem Bitcoina, czy zaangażowaniem w Bitcoina, może nawet nie z perspektywy lewarowanej, ale samospełniająca się przepowiednia na zasadzie OK, debiutujemy na Chicago Mercantile Exchange, w związku z czym pierwsza część przepowiedni o tym, że o, teraz to już będzie spadek, OK. I rzeczywiście, tyle tylko, że moja teoria jest troszeczkę inna od tej bardzo przepowiadającej krach po debiucie na Chicago Mercantile Exchange. Owszem, krach ze 30-35%, być może nawet w ciągu dnia. Natomiast po pierwszym przystanku bardzo szybko zbierane przynajmniej połowa albo większość ruchu zanegowana i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdzieś tego typu scenariusz. Ale na końcówkę tygodnia obserwacja i zanegowanie wybicia, ale takiego nie takiego małego wybicia, takiego dużego wybicia, takiego wieże albo dwie wieże, żebyśmy dostali, tak? Tylko nie wiem, czy jedna wieża to już nie jest ta. W związku z czym ja bym oczekiwał raczej jednej wieży bardzo szybko zanegowanej. Na zasadzie, w sumie to będzie na zasadzie tak zwanej krzywej M-ki. Nieforemnego podwójnego szczytu. Jeśli chodzi o ewentualnie kupujących, to biorąc pod uwagę, że strefa, którą wyrysowaliśmy w zeszłym tygodniu, została skonsumowana, to ja myślę, że kwestia uzbrojenia się w cierpliwość i pierwszym takim miejscem, gdyby rzeczywiście zaczęli się cofać, to o czym wspomniałem, żeby gdyby rzeczywiście zobaczyć 30%, co za chwilę jak wyrysuję miejsce, na które warto zwrócić uwagę, zaraz się okaże, że te 30% nie jest wzięte z księżyca, a i też jak zwłaszcza ci, którzy obserwują non-stop Bitcoina, no to te korekty, które miały miejsce, one sięgały 30%. I biorąc pod uwagę ten górny cień z tej świecy, rzeczywiście próba retestu tych poziomów, bo po wybiciu tego szczytu nie mieliśmy retestu tego poziomu, jest czymś naturalnym, tak jak naturalny byłby retest euro-dolara na 14,50 na przykład, tak? Po wybiciu tej konsolidacji. To są takie rzeczy, o których rozmawiamy, w związku z czym cofnięcie w te rejony. Najlepiej oczywiście z perspektywy wykresu dziennego nie będzie to tak widoczne, ale na niższym horyzoncie czasowym najlepiej, jeśli takie cofnięcie właśnie głębokie będzie na zasadzie takiej, że każdy ruch do spodu jest od razu konsumowany. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że spadając od razu torujemy sobie drogę na przyszłość do góry, tak? Tak bym to ewentualnie widział. Czy jeśli chodzi o Bitcoina i ten wykres, proszę mnie nie pytać o szczegóły jakieś tam związane z fundamentami, ale jeśli chodzi o wykres, jeśli są pytania, to bardzo proszę. A ja tutaj sprzątnę i powoli przygotujemy się do publikacji danych ze sprzedaży detalicznej, jeśli chodzi o funta.
Fund próbuje tutaj szukać tych cieni górnych, jeśli chodzi o Azję. I przypominam, okolice 34-57 to jest podstawa tutaj tej strefy, natomiast żółty kolor jest jej zawężeniem. A to, o czym wspomniałem, w związku z tym, że mamy dzień taki, jaki mamy, to jakby też ekspozycja będzie ewentualnie, jeśli dojdzie do podjęcia decyzji transakcyjnej, to i ekspozycja będzie mniejsza, ale to wynika z tego, o czym mówiłem na początku, banki centralne i tak dalej, w związku z czym próba podejścia do rynku z ciasnym stop lossem, biorąc pod uwagę, że zawsze jest ryzykowna, to w dniu dzisiejszym, dniu takim jak dzisiaj szczególnie. Dolar z jenem póki co reaguje inaczej, algo na dolarze z jenem reagują zgodnie z tym, do czego w kilku ostatnich dniach zostały zaprogramowane. Natomiast my już tutaj skupimy się na funcie z dolarem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zwłaszcza, że z perspektywy eurofunta, który będzie jedną z głównych par, która będzie w centrum zainteresowania traderów ze względu na kombinację Bank of England, Europejski Bank Centralny. Ja tylko przypomnę, że tutaj mamy ze względu na to, co się działo w piątek, mamy tutaj kwestie związane z możliwą kombinacją, zwłaszcza, że mamy filtr w postaci podwójnego swingu do góry i to jest coś, na co ja będę zwracał dzisiaj uwagę na eurofuncie w dalszej części dnia. Okay? Zwłaszcza, że jeśli spojrzymy na wykres eurofunta z szerszej perspektywy, to działania, które widzieliśmy w piątek, zanegowanie tego spadku, nastąpiły w bardzo istotnym miejscu, a mianowicie jeśli byki tutaj odpuszczą w tej chwili na eurofuncie, okay? Jeśli byki odpuszczą tą strefę, to będą musiały prawdopodobnie odpuścić na dłużej. Także tutaj z tej perspektywy bardzo jestem ciekawy. Dlatego też, bo tutaj można byłoby z perspektywy kilkunastu ostatnich dni wyrysować coś na zasadzie ruchu bocznego z tym takim wyjściem dołem. Można byłoby mówić tutaj o próbie tradowania bandy do bandy, ewentualnie wywróconej głowy z ramionami, gdzie te ramiona są bardzo szerokie. I oczywiście nie. Oczywiście nie, prawdopodobnie nie będzie to błędnym podejściem, nie byłoby to błędnym podejściem, tylko tak jak mówię, kwestia tego, że grudzień jest specyficznym miesiącem i próba poszukania okazji, tak? A taką okazją może być, że jeśli rzeczywiście weźmiemy po cenach zamknięcia ten ruch boczny, no to wygląda on tak, to jeśli z tego ruchu bocznego, po cenach zamknięcia, przepraszam. To wygląda on w sposób następujący po cenach zamknięcia. Jeśli zmierzymy ten dystans po cenach zamknięcia, to wybicie w dół, podwojenie konsolidacji, o czym rozmawialiśmy, to rzeczywiście powrót w okolice poziomów, o których wspominaliśmy, czyli kwestia jakby poszukania okazji na rynku, tak? Poszukania okazji wyprzedażowej na tym rynku. OK. Funt z dolarem zbliża się do podstawy, natomiast zobaczymy, czy będzie w stanie zaatakować żółtą linię, żółtą belkę i czy oraz jaką ewentualnie reakcję na tych poziomach zobaczymy, tak? Biorąc pod uwagę dwa ostatnie szczyty, biorąc pod uwagę, że jest to wykres 5-minutowy, to próba być może na zasadzie wyjścia górą i zanegowania, tak? Czyli zrobienia trójki ze stopami, bo przypominam, że idealnie w punkt to później działa jak magnes. Dobrze, jeśli tutaj nam się coś na funcie pojawi, to spróbujemy przynajmniej to wykorzystać.
Na razie mamy stopy azjatyckie i zanegowanie, ale za 30 sekund mamy inflację. Ok, jeśli ktoś ma z Państwa już te dane i mógłby nam wrzucić, to... Czyli tak, wzięliśmy w końcu te stopy tu do góry. Pytanie teraz, czy to stopy, czy to coś więcej. Zaraz będziemy mieli prawdopodobnie odpowiedź. Znacznie lepiej od oczekiwań. I to może być dobry powód do tego, żeby spróbować poszukać stopów. W związku z czym, bo jeszcze się zastanawiałem, że jak się zamkniemy poniżej 34,47, czyli wejdziemy z powrotem do tego boksu azjatyckiego, żeby być może poszukać shorta, ale wtedy, ale wydaje mi się, że dane są na tyle dobre, że rynek powinien spróbować wykorzystać układ, o którym mówiliśmy. I w związku z tym na tego typu układ poczekam, a mianowicie może na kwestię tak, że tutaj podjechaliśmy, nawet nie osiągnęliśmy tego, cofniemy się. O, na tego typu układ na funcie będę czekał. Być może będzie to w połączeniu z decyzją, jeśli chodzi o Bank of England. Także kwestia cierpliwości. Natomiast jakby obarczone bardzo dużym ryzykiem jest kwestia powrotu do boksu azjatyckiego. Tyle tylko, że tutaj dystans jest jakby nie za duży. Biorąc pod uwagę dane, biorąc pod uwagę, jak funt się do tej pory zachowuje, wolałbym zobaczyć ten scenariusz z realizacją stopów na linii, a tak na naszą zawężoną strefę i ewentualnie odrzucenie. W zależności od tego, jak będziemy dojeżdżali do góry, tutaj do tej żółtej strefy, dla mnie być może to będzie z perspektywy wykresu minutowego nawet próba podjęcia decyzji i ryzyka już tutaj w tym miejscu. Zobaczymy. Myślę, że jeśli chodzi o funta z dolarem, czy jeśli chodzi o euro dolara, to z perspektywy Bank of England i Europejskiego Banku Centralnego myślę, że w miarę dobrze te znaczące poziomy sobie omówiliśmy, w związku z czym jeśli ktoś ma swój własny scenariusz i ewentualnie bardzo zbliżony do tego, o czym mówiliśmy, myślę, że tego się trzeba trzymać. Nie ma co próbować wyprzedzać przede wszystkim rynku, tak? Czyli nie ma co próbować uprawiać tak zwanego front runningu i tyle. W związku z tym, że to było nasze ostatnie spotkanie w tym roku w ramach sesji live z Tickmill, ja przede wszystkim chciałem podziękować Państwu za czas, że zdecydowaliście się za każdym razem przyjść i posłuchać. Chciałem podziękować firmie Tickmill za zaproszenie. Chciałem życzyć wszystkim spokojnych, zdrowych świąt, żebyśmy odpoczęli. Chciałem życzyć szampańskiej zabawy sylwestrowej, no i zielonych pipsów w 2018 roku. Mam nadzieję, że usłyszymy się i zobaczymy ponownie. Z mojej strony to tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i przede wszystkim nie dajcie się złapać w pułapkę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję za Wasze życzenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Cześć.